Witajcie, kochani. Skłońmy na chwilę nasze głowy. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj pośród nas. Tak, chcę Ci oddać wszelką chwałę i cześć. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty prowadził nas w Słowie, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu Ciebie, przybliżać się i trwać w Twoim Słowie każdego dnia. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen. Kochani, tak jak rozmyślałem nad słowem, którym mógłbym się z wami podzielić, ciężko mi było jakiś temat wybrać, dlatego że też przeżywam ten temat, którym jesteśmy teraz jako zbór w tym programie, w tym cyklu, ale jedno przyszło mi na myśl, dlatego że od jakiegoś czasu Kilka było takich sytuacji, gdzie słyszałem od pewnych osób, które modlą się o Bożą wolę, gdzie po prostu czekają na Bożą wolę odnośnie swojego życia i nie wiedzą, co dalej być może dalej robić, a chcą być w tej woli Bożej. I kiedy to kilka razy się powtórzyło, gdzieś usłyszałem to, zacząłem się o to też modlić i ten temat właśnie powrócił do mnie przed tą usługą. I jest to temat bardzo głęboki, bardzo rozległy. Można by tutaj było zrobić kolejny cykl. Ma wiele aspektów, wiele odniesień w Bożym Słowie. Ja chciałbym tylko dzisiaj go tak trochę poruszyć. I być może komuś z was, kto będzie odsłuchiwał, albo wam tutaj na tym miejscu, pomoże to również lepiej zrozumieć ten temat. Coś wyniesiecie z tego, co chcę się dzisiaj z wami dzielić. Więc chciałbym wyjść na sam początek od definicji z słownika odnośnie woli. Jest to zdolność psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania. I jest też drugi aspekt, druga część. Jest to to, czego ktoś chce, co ktoś postanowił. I bardziej podoba mi się ta druga definicja, dlatego że mówimy o woli Bożej. Nie chcę się teraz skupiać na woli ludzkiej, na woli człowieka, jego zdolnościach i świadomości celowego właśnie regulowania swojego postępowania, ale tutaj bardziej na tej części tego, co ktoś, a tutaj w tym ujęciu mamy na myśli Boga, dlatego że jak tytuł sam wskazuje, jest to wola Boża. Czyli co to jest? Czym jest ta wola Boża? Co On tak naprawdę ustanowił? Albo też, czym nie jest wola Boża? Takie pierwsze pytania w tym temacie, kiedy rozmyślałem, przychodziły mi do głowy i z tym się właśnie chcę z wami podzielić. Dlatego, że też często w tym temacie jest pewne niezrozumienie i dochodzi do nadużyć, do pewnych, można powiedzieć, przeduchawiania tego tematu. I w związku z tym, że ktoś się powołuje na Bożą wolę, dochodzi do wielu też tragedii. Czy nie były też wszczynane wojny między narodami i czy przywódcy nie powoływali się też na wolę Bożą, na zdobywanie pewnych terenów i ogłaszaniu woli Bożej na tych terenach? Czy chociażby inkwizycja? I tak można byłoby wymieniać i wymieniać wiele takich przykładów z historii, z życia ludzi, gdzie to niezrozumienie woli Bożej powodowało też wielką tragedię. Ale nie chciałbym iść w tym kierunku. Temat ten jest też potrzebny do poruszenia i ciekawy, dlatego że jest wiele też próśb, tak jak wspomniałem na początku, ludzi, którzy proszą o modlitwę w związku z tym tematem, o Bożą wolę. Ludzie szukają woli Bożej, szukamy woli Bożej, prawda? Wszyscy wierzący, oczywiście to się tyczy wierzących, dlatego że mówimy tutaj o Kościele, mówimy tu o ludziach, którzy wierzą w Boga, dlatego że jak ktoś nie wierzy w Boga, to po co ma szukać woli Bożej? To jest chyba oczywiste. I wiemy też, że każdy, który jest wierzący, kto wierzy w Boga, chce czynić tą wolę, tak samo nie chce czynić coś wbrew woli Bożej. Więc kilka pytań na to, czym jest owa wola Boża.
I tutaj chciałbym wymienić takie dwa filary Bożej woli. To takie składniki, dwie części bardzo ważne. Pierwszym z nich, tym filarem, jak możemy rozumieć, podejść do tego tematu, jest odnośnie Bożej woli, jest niezmienny Boży plan dla całego świata. Tu jest ujęta Boża wola i to jest taka ogólna Boża wola, jest to Boży plan, tak jak mogliśmy czytać tą definicję, to jest to, co ktoś chce, co Bóg chce, co On postanowił i co się spełni. Ta wola Boża, to, co On postanowił, Jego plan się wypełni bezwzględnie na to, czy ty będziesz się o to modlił, czy się nie będziesz o to modlił, czy ty to chcesz, czy tego nie chcesz. O czym tutaj mówię, to jest chyba dla nas wierzących oczywiste, chociażby taki pierwszy fragment przychodzi mi na myśl z Ewangelii Jana 3,16, gdzie jest objawiona wola Boża. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest wola Boża. Wola Boża, która jest ukryta i która jest w Jezusie Chrystusie. I Jezus Chrystus, który jest wypełnieniem woli Bożej. I to jest ten niezmienny Boży plan dla całego świata. Mówimy tu o woli Bożej ogólnie. Ten pierwszy aspekt. To, że Jezus miał przyjść na ten świat. To, że miał się narodzić w Betlejem. I tak wiele innych proroctw, które miało się wypełnić. To była wola Boża. To był Boży plan, to było to, co Bóg pragnął, to, co chciał i to się wypełniło. Dalej wypełnia się ten plan. Ten plan, że Jezus Chrystus miał umrzeć, miał być ukrzyżowany, złożony w ofierze. To, że miał po trzech dniach zmartwychwstać, to jest wszystko związane z tym aspektem Bożej woli, niezmiennym Bożym planem dla całego świata. I ten plan, wiemy dobrze, trwa dalej. I to, co najwspanialsze jest jeszcze przed nami, to, że Jezus Chrystus powróci. Powróci po swój Kościół, po nas, po mnie i po ciebie. I to jest wspaniałe, że na ten Boży plan, na tą Bożą wolę, to, co On ustanowił, to, czego pragnie, nic nie może tego zmienić. Bo to jest Boży plan, Boża wola. I drugi aspekt, który jest ważny w tym temacie, jest to aspekt moralny Bożej woli. Jak to rozumiem, jak to wytłumaczyć? Jest to jasno wyrażona przez słowo wola Boża dla każdego człowieka. I to się tyczy również teraz całości, ogółu. Dla każdego człowieka i również niezmienna, pouczająca jak żyć. I to jest ujęte w Bożym Słowie, chociażby w 10 przykazaniach, w prawie. Tam jest pokazany ten moralny aspekt Bożej woli. Do tego odnosi się również Jezus na górze, kiedy jest to zatytułowane kazanie na górze, kiedy odnosi się do tego, widzimy jak ta moralna poprzeczka Bożej woli, jak jest wysoko uniesiona, ale to wszystko wskazuje na to, jaki Bóg jest, kim On jest, czego On pragnie i co chce, abyśmy my czynili, jak żyli, abyśmy byli podobni do Niego. I to jest ten drugi aspekt moralny. I na tych dwóch filarach, jeżeli te dwa filary w naszym życiu ich nie będzie, któregoś z nich, to nie możemy wtedy mówić o tej bezpośredniej woli Bożej w stosunku do mnie. Jest to ważne. I tak jak aspekt moralny, też jakby to łatwiej zrozumieć, odnośnie całości, a tej strony takiej osobistej. Aspekt moralny odnosi się do całości, a ten osobisty jest na przykład, jakby to wytłumaczyć, ktoś ma słowo, odbiera od Boga, że ma jechać na misję do Afryki. I na przykład ja teraz mogę powiedzieć, że ta i ta osoba ma jechać na misję do Afryki i może się z tym nie zgodzić. I to jest taka osobista wola Boża co do twojego życia. Ale ten aspekt moralny tyczy się całości i tak na przykład wolą Bożą, i to mogę powiedzieć śmiało, jest to, żebyś nie kradł albo żebyś nie cudzołożył. To jest ta różnica. To chciałbym, abyście właśnie zrozumieli, abyście wiedzieli, o co mi chodzi. I tak najpierw musimy zacząć wypełniać tą moralną wolę Bożą, to, co Bóg chce, abyśmy czynili, co On ustanowił, co jest dobre,
żeby móc poznać tą osobistą. Czy zgadzacie się ze mną? Czy dobrze to przekazuję? I dopiero wtedy Bóg może użyć mnie czy ciebie, bo jeżeli ja znam Bożą wolę, bo czytam Boże Słowo, wiem, że pewnych rzeczy nie powinienem robić, a je czynię, a modlę się o Bożą wolę w moim życiu, to jest coś nie tak. To, co jest ważne, jeżeli zauważasz, jeżeli ja zauważam, jeżeli rozkochałeś się w tym pierwszym aspekcie, tym Bożym planie, którym jest niezmienny dla całego świata, dla nas, w tym Bożym planie ukrytym w Jezusie Chrystusie i staram się przybliżać do Boga i staram się Go jak najbardziej poznać, te standardy, jakie On wprowadził. I studiuję Boże Słowo. I na tym fundamencie chcę budować swoje życie. I dopiero wtedy mogę zacząć mieć jakąkolwiek relację z Nim, rozmawiać z Duchem Świętym i na ten temat mojej osobistej Bożej woli co do mojego życia. Nie możemy Boga lekceważyć w tych podstawowych dwóch aspektach Jego woli. Nie możemy Go lekceważyć, jeżeli chcemy, aby Bóg bezpośrednio mógł nas prowadzić. I tak jak ten punkt pierwszy, ten niezmienny Boży plan, ten ogólny Boży plan zbawienia, jest, z którym się zgadzamy i łatwo jest nam się na niego zgodzić, powiedzieć na to wszystko amen, tak ten drugi aspekt, ten moralnej Bożej woli co do wypełnienia w naszym życiu tych standardów, mamy już troszeczkę większy problem. I często jest tak, że jeżeli bywamy uparci i tkwimy świadomie w pewnym grzechu, pomimo tego, że znamy Bożą wolę, znamy Boże Słowo, choć wiemy, że nie powinniśmy czegoś robić, z tego powodu, że Bóg jest osobą, to, że to rani Jego serce, to nie jest tylko jakiś pewien nakaz albo zakaz, że nie powinieneś kraść, cudzołożyć, to w ten sposób sami sobie ograniczamy dostęp jakby do poznania tej osobistej Bożej woli w naszym życiu, do tego planu, jaki Bóg ma, a ma dla każdego z nas i chce, aby on się zrealizował w twoim życiu i w moim życiu. On chce cię używać. I tak chciałbym teraz, abyśmy otworzyli Boże Słowo. List do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, 4:3. Tam apostoł pisze takie ważne słowa odnośnie Bożej woli, jaka ona jest. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Czyli Bóg chce, abyśmy uświęcali się. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg chce, abyśmy się do Niego upodabniali. To jest Boża wola do twojego, do mojego życia. W Grece to słowo odnośnie uświęcenia się to tłumaczyć można na żyć w czystości. Bóg tego pragnie w twoim życiu, abyś żył w czystości. I też pierwszy list Piotra, 4:2. Pisze tam Piotr takie słowa w 4:2. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Tutaj apostoł Piotr pokazuje również to, że mamy skupić się, poświęcić swoje życie na woli Bożej, a nie na ludzkich pożądliwościach. I z powodu naszej upadłej, grzesznej, ludzkiej natury mamy problem czasem z tym tematem. Jest nam łatwiej zgrzeszyć, niż wypełnić wolę Bożą w naszym życiu. Jest to po prostu łatwiejsze. Na dodatek jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości, przez tą swoją starą naturę, przez diabła i popadamy w grzech, to wtedy automatycznie wychodzimy spod woli Bożej, bo to nie jest wolą Bożą, abyśmy my w tym grzechu tkwili, abyś ty i ja grzeszyli. I to, co jest ważne, o czym musimy pamiętać, to, że kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy ja przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to, że ja już nie jestem pod panowaniem ani pod mocą grzechu.
że ten grzech nie ma nade mną mocy. To jest wspaniałe, że Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, uwolnił nas spod panowania grzechu. I choć czasem zdarza nam się upaść, zgrzeszyć, to możemy przyjść do Jezusa Chrystusa, poprosić o przebaczenie i nie jesteśmy dalej pod tym jarzmem, pod tym przekleństwem grzechu, ale możemy otrzymać przebaczenie i żyć wolnym życiem. To jest coś cudownego. Odnośnie grzechu jest jeden aspekt grzechu i Bożej woli wypełniania w naszym życiu. To jest nie tylko to, co dobrze robimy, albo to, co robimy źle. Dlatego, że grzechem jest nie tylko coś robić źle, grzeszyć w ten sposób, ale jest też, jeżeli czegoś nie robimy. I o tym pisze Jakub w 4 rozdziale, 17 wierszu. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Znamy ten fragment. To również wiąże się z Bożą wolą, dlatego że często możemy patrzeć na Bożą wolę, na ten aspekt moralny Bożej woli, na to prawo, na te przykazania i pewnych rzeczy nie robić, starać się, nie czynić. I uważamy wtedy, że no, w takim razie wypełniam chyba Bożą wolę, bo nie grzeszę, nie cudzołożę, nie kradnę, nikogo nie morduję, staram się żyć takim życiem poprawnym i tych rzeczy złych nie robię. Ale tutaj Jakub pisze, że jest coś więcej, że jeżeli potrafisz dobrze czynić, ale tego nie robisz, dopuszczasz się grzechu. Czyli można grzeszyć, nie robiąc po prostu tego, co Bóg chce, abyś robił. Czyli możesz grzeszyć, jeżeli nie chcesz wypełniać i nie chcesz nawet poznać Bożej woli w swoim życiu. I to, do czego to słowo, którym dzisiaj się z wami dzielę, chciałbym, aby zmierzało to do takiej refleksji, abyś się zastanowił, abym ja się zastanowił nad swoim życiem, pozwolił Bogu przede wszystkim zbadać moje serce. I tak szczerze porozmawiał z Duchem Świętym, abyś porozmawiał i zadał mu pytanie, Duchu Święty, w takim razie, tak jak robił to Dawid, pokaż mi stan mojego serca, czy jest zgodny z Twoją wolą. Jeżeli nazywasz Pana swoim Panem, jeżeli modlisz się modlitwą pańską, bądź wola Twoja, to jest to ważne. I wierzę, że Duch Święty zaprowadzi Cię wtedy do Bożego Słowa, dlatego że Boże Słowo jest światłem, że Boże Słowo jest tą pochodnią, tym lustrem, w którym się możemy przejrzeć i w miłości wskaże Ci pewne rzeczy, które robisz być może źle, które stoją na przeszkodzie, albo pewne rzeczy, których nie robisz, a do których Bóg już dawno cię powołał, które powinieneś robić w swoim życiu. Ale być może zostajemy tylko na tym etapie, aby nie czynić tylko złych rzeczy. A wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj pobudzić swój Kościół do tych rzeczy dobrych, do czynienia tych dobrych rzeczy, nie tylko do powstrzymywania się od tych złych. Jeżeli ten temat cię dotyka, to zachęcam cię do tego, abyś w tej modlitwie, kiedy wrócisz do domu, zadał Bogu pytanie, zbadał swoje serce, dał do zbadania i sprawdził, gdzie jesteś w tym temacie. Czy jesteś w centrum Bożej woli, czy masz taką pełnię, zaspokojenie swojej duszy, wiesz, w którym kierunku zmierzasz, że to jest Boży plan co do mojego życia, że jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być. Robię to, co powinienem, co Bóg ode mnie chce, abym czynił. Powinniśmy pytać Boga o te rzeczy, zabiegać o nie, pragnąć ich w swoim życiu. To jest bardzo dobrze, że ludzie, że bracia, siostry mają takie dylematy, że zadają takie pytania. Tylko żeby to nie było takie powierzchowne. Tylko żeby to nie było po to, żeby zakryć coś, co jest złego w moim życiu i żeby to uświęcić. Żeby to nie było wymówką do mojego życia, że czegoś nie robię, bo czekam na Bożą wolę. Ale aby to było szczere i prawdziwe przed Bogiem.
I to w tym temacie, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to na przeszkody, na błędy, które czynimy w naszym życiu, które nam uniemożliwiają poznanie Bożej woli. I takie trzy błędy chciałem tutaj wymienić. Tutaj jak rozmyślałem nad tym słowem, nad tym tematem, to przypomniała mi się usługa brata pastora Mirosława Kulca, teraz obecnego pastora w Bielsku. On właśnie poruszył tam takie trzy błędy, o których teraz chcę powiedzieć, z którymi jak najbardziej się zgadzam. Ale zanim powiem o tych trzech błędach, to tak na wprowadzenie chciałbym, abyśmy otworzyli przypowieści Salomona, 14 rozdział, 12 wiersz. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. To jest bardzo głęboki fragment Bożego Słowa, który też dotyka mojego serca i też rozmyślałem jakiś czas już nad tym słowem. Jaka wielka prawda jest ukryta w tym fragmencie, że niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, że pewna odpowiedź co do mojego życia, czy pewna decyzja jest oczywista i prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. I tak pierwszym błędem, jaki popełniamy, przez który nie możemy poznać Bożej woli w naszym życiu, tym podstawowym jest właśnie to, że my w ogóle nie pytamy Boga o zdanie. Nie prosimy Go o odpowiedź. To jest pierwszy i podstawowy błąd. List do Jakuba, pierwszy rozdział, 5 wiersz. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jeżeli brak ci mądrości w pewnym temacie, w pewnej dziedzinie w twoim życiu, wahasz się, nie wiesz, jaką decyzję podjąć, zachęcam cię, abyś posłuchał Bożego Słowa i po prostu zaczął prosić Boga o mądrość w tym temacie, a uwierz mi, On jest dobrym Ojcem. Jeżeli mój syn przyszedłby do mnie z jakąś prośbą, abym mu coś doradził, jeżeli nie byłby czegoś pewny, a miałbym taką mądrość akurat w tym temacie i mógł mu udzielić dobrej odpowiedzi według mnie, na pewno bym nie trzymał to w jakiejś tajemnicy i nie starał się, aby on przez jakieś próby i prośby, przez jakiekolwiek inne działania starał się wyrwać ode mnie tą wiedzę, ale z chęcią i z miłością bym się z nim podzielił i cieszyłbym się, że przyszedł właśnie do mnie z tym pytaniem. I tak wierzę, że Boże serce jest takie samo. Jest dużo lepsze, chciałbym powiedzieć, nie takie samo. Jest o wiele lepsze, jest pełen miłości do swoich dzieci i cieszy się tym, kiedy przychodzimy do Niego z prośbą, z pytaniem o mądrość. Ale tu popełniamy taki błąd, że często boimy się tego, co powie Pan. Że Jego odpowiedź będzie inna od naszej, od tego, co my myślimy. I tak jak czytamy Boże Słowo, Stary Testament, jak wielu królów izraelskich popełniało ten błąd. Którzy otaczali się prorokami, którzy prorokowali im to, co oni chcieli usłyszeć. Prawda? I często my też możemy pójść troszeczkę w tym kierunku i otaczać się ludźmi albo zdaniem ludzi, którzy wiemy, co nam powiedzą. Albo jak z nimi porozmawiać, aby nas utwierdzili w tym, w naszej decyzji. Boimy się po prostu innego zdania. Albo uważamy, że Bóg jest zbyt zajęty, że ten problem, ta sprawa to jest zbyt błaha, zbyt mały problem. Boga to nie interesuje, szkoda w ogóle, podejmę szybko jakąś decyzję, załatwię to i to nie będzie miało żadnego znaczenia. A często potem bywa tak, że od takiej drobnej decyzji zaczyna się lawina innych, złych decyzji. Jak potem żałujemy, że nie możemy cofnąć czasu i tej decyzji, jaką podjęliśmy, która się wydawała taka błaha, a która potem miała wpływ na resztę innych decyzji.
Czyli to jest ten pierwszy błąd. Nie pytamy Boga o zdanie. Drugi błąd. Polegamy na własnej logice, na własnym rozumie. Izajasza 55:8. 55 rozdział, 8 wiersz. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Kolejny bardzo mocny fragment, który dotyka mojego serca. I tak często ograniczamy Boga swoim brakiem poznania Jego. Zamykamy Go w pewnym pudełku. Wydaje nam się, że Bóg tak powinien to zrobić, albo tak to robi. I polegamy na własnym rozumie. Choć z drugiej strony śpiewamy, że Bóg jest Bogiem cudów i w takiego Boga wierzymy i o takim Bogu czytamy. I widzimy, że w wielu sytuacjach Bóg znalazł takie rozwiązanie i takie wyjście, na które by żaden człowiek nigdy nie wpadł. I tu możemy przeczytać cały Stary Testament i widzimy, jak to jest wielki Bóg cudów dla całego narodu izraelskiego. I możemy czytać o Jezusie Chrystusie w Nowym Testamencie, jak wielu cudów On dokonywał wśród uczniów, wśród ludu. I tu moglibyśmy wymieniać te cuda, ale to nie o to chodzi. Jak pomnażał chleb i ryby. Jakie cudowne rozwiązanie sytuacji, problemu. Ale czy ktokolwiek z uczniów wpadłby na taki pomysł? Oni mieli inne rozwiązanie. I tak samo my często czynimy. Czyli polegamy na własnym rozumie, na własnej logice. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 i 6 wiersz. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Wspaniały fragment dla twojego i dla mojego życia, abyś zaufał Panu z całego serca. Aby nie było tam jakiejkolwiek cienia wątpliwości, dlatego że Bóg jest Bogiem cudów. Nie polegaj na własnym rozumie. I ten fragment, aby na wszystkich swoich drogach, czyli tutaj rozumiem we wszystkich dziedzinach swojego życia, nie tylko Bogu pozwalam prowadzić się w tej dziedzinie mojego życia i tu mu daję dostęp, a w tej dziedzinie trzymam ster i nie pozwalam mu, bo wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Ale w każdej dziedzinie, na wszystkich drogach, On będzie prostował te ścieżki. On poprowadzi najlepszą drogą. Objawi swoją wolę i poprowadzi nas. I trzeci błąd, czyli pierwszy błąd, nie pytamy Boga w ogóle o zdanie. Drugi błąd, polegamy na własnym rozumie, na własnej logice. I trzeci błąd, słyszymy tylko to, co chcemy słyszeć. Czyli nawet jak Bóg mówi coś do ciebie, do mnie, bardzo wyraźnie, czy przez Boże Słowo, czy przez jakąś usługę, czy brat, czy siostra przyjdzie i coś ci powie, jesteś po prostu zamknięty na to. Słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć. I o tym też mówi apostoł Paweł w 2 liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, 3 i 4 wierszu. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ten fragment jest cały czas aktualny w Bożym Słowie. W Bożym Kościele. Zawsze był aktualny, ale tu wiemy, że to się tyczy tych czasów, w jakich my teraz żyjemy w szczególności. Szczególnie ten fragment dotyczy się Kościoła, czasów końca. I to się wiąże bezpośrednio z Bożą wolą. I widzimy, że ten czas już nadszedł.
On zawsze był w Kościele. Zawsze byli tacy ludzie, którzy nie znosili tej zdrowej nauki, którzy mieli swoje ścieżki. Ale widzimy, jak to się nawarstwiło, skumulowało w tych czasach, jak wiele jest różnych nauk w Kościele. My tu cały czas mówimy o Kościele, nie mówimy o świecie. Jak wielu jest nauczycieli Bożego Słowa, którzy odwracają się od prawdy i mówią o baśniach. I potem sami nie wiemy, będąc w tym Kościele, co jest prawdą, a co nie, co jest Bożą wolą, a co nie. Dlatego, że jedni mówią tak, a inni głoszą całkiem inaczej, w oparciu o to samo słowo. Całkiem inne zrozumienie. To, co jest też w tym temacie pomocne, co może ci pomóc, to możesz to zauważyć, ja to zauważam w swoim życiu, może też to zauważyłeś, że człowiek, który idzie za wolą Bożą, albo ty, który wiesz, otrzymałeś coś od Boga i idziesz w tym kierunku, to jeżeli spotykasz się z jakimś sprzeciwem, z jakimś słowem krytyki od innych osób, kiedy się z nimi dzielisz tym, co odebrałeś, to się wtedy nie gniewasz, to cię jakoś nie rani. To nie powoduje, że zmieniasz zdanie. To w tobie wręcz wytwarza jakieś, kumuluje jakąś miłość do tej osoby, do innych. Ale te osoby, ten człowiek, który idzie według własnej woli, kiedy się nią dzieli z innymi, a ktoś ma inne zdanie, że chyba niekoniecznie tak, to często bywa tak, że te osoby są rozgniewane, są złe. Powoduje to pewien gniew w nich, że ktoś mu nie przytakuje. To też często może być taką podpowiedzią dla ciebie, dla twojego życia, jeżeli spotykasz się z takimi ludźmi, że możesz zwrócić na ten aspekt uwagę. Jaka jest reakcja tej osoby, jak z nią rozmawiasz? Czy wybucha, czy się gniewa, czy po prostu przyjmuje to z miłością? I tak kończąc, nie chciałbym was dzisiaj długo trzymać w tym temacie. Nie chciałem też tak zmierzać za bardzo, bo można w tym wielkim temacie pójść w różne ścieżki. To chciałbym spojrzeć na Abrahama. Na ojca wiary. Gdzie Bóg miał pewną wolę co do jego życia. Wybrał go. I widzimy, że w pewnym momencie swojego życia chciał tą Bożą wolę wypełnić swoim rozumem, swoją zdolnością. I wiemy, jaki był tego owoc. Ale potem, kiedy Bóg mu pokazał, jaka jest, kiedy to przyjął przez wiarę i dalej mógł otrzymać syna obietnicy Izaaka, to mi pokazało w tym fragmencie odnośnie Bożej woli w naszym życiu, że jak ciężko jest tak naprawdę swoją wolę złożyć na ołtarzu. Tu na przykładzie Abrahama. Dlatego, że to, co on najbardziej kochał, to, co on najbardziej umiłował, on to złożył na ołtarzu. I dopiero wtedy, kiedy złożył to na ołtarzu, i tak samo ty i ja, kiedy swoją wolę złożysz na ołtarzu, kiedy zaufasz Bogu, to ukaże ci się wtedy baranek. Taki cudowny obraz odnośnie tego, co chciałem z wami podzielić dzisiaj. To wtedy zobaczysz Jezusa,
w swoim życiu. Pokochaj Jego drogi. Choć ich nie rozumiesz dzisiaj. My często kochamy Boże dzieła. Są takie cudowne i wspaniałe. One są wynikiem. Ale bądź jak Józef, bądź jak Hiob. I pokochaj Jego drogi. I kiedy pokochasz Jego drogi, On cię poprowadzi tą drogą, gdzie będziesz mógł poznawać Jego wolę. Gdzie będziesz mógł poznać Jego samego. Zaufaj Mu, a On cię poprowadzi. Tym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Chciałbym, abyśmy na koniec też pomodlili się w tym temacie. Ja wiem, że często chcielibyśmy tak bezpośrednio usłyszeć już tą Bożą wolę co do mojego życia, byłoby to takie łatwiejsze, ale za Bogiem idziemy przez wiarę. Zaufaj Mu. I złóż swoją wolę na ołtarzu.